Welcome to Canada. Witajcie moi drodzy w najnowszym odcinku Widobloga w Koloradce. Już nie nagrywałem kilka miesięcy, bo przeprowadzałem się z Polski do Kanady. Obecnie pracuję w parafii Świętego Pawła w Burlington, to jest diecezja Hamilton. Więc to jest pierwszy odcinek w ogóle, który nagrywam z tego miejsca. Moje nowe mieszkanie, nowy obraz, zdjęcia z Polski. I dzisiaj chcę z wami się podzielić serialem, który jest moimi przemyśleniami na temat serialu, który no, jest bardzo, bardzo popularny. Myślę, że już wiecie, skoro tutaj kliknęliście i wiecie, że to jest o serialu Squid Game. Squid Game, serial produkcji południowo-koreańskiej, który zyskał niesamowitą popularność w ostatnim czasie. Czy w ogóle warto obejrzeć ten serial? Co o nim myślę? Jakie dobre rzeczy można z niego wyciągnąć, ale także na co trzeba uważać? O tym w najnowszym odcinku Wideobloga w Koloradce. A dla zainteresowanych na końcu opowiem trochę więcej na temat tego opóźnienia, na temat moich różnych przygód, które miałem w związku z przylotem do Kanady. Zapraszam do najnowszego odcinka Wideobloga w Koloradce. Póki co pojawił się pierwszy sezon, który ma 9 odcinków. Główny bohater, biedny człowiek, zagubiony trochę w swoim życiu, nieporadny, zostaje zaproszony do pewnej gry. Nie wie do końca, na co się decyduje, ale podejmuje decyzję, że weźmie udział w tej grze. Bierze w niej udział ponad 400 uczestników. No i już ze zwiastuna wiemy, że jest to gra dosyć brutalna, krwawa. Jest to gra na śmierć i życie. Na samym początku zaznaczę, że nie jest to seria dla dzieci ani dla młodzieży. Jest tam dużo scen brutalnych, przemocy, morderstw, scen seksu, więc szczerze odradzam ten serial i jakoś uczulam także rodziców, nauczycieli na to, aby zwracali uwagę na to, co oglądają ich dzieci. Myślę, że ten serial wnosi coś takiego, to co właśnie jakby odzwierciedla to, co aktualnie już od prawie 2 lat przeżywamy, sytuację związaną z pandemią, gdzie czujemy się jak w jakiejś grze. Myślę, że jedna z części składowych, która się przyczyniła do popularności tego serialu, to właśnie jakiegoś rodzaju identyfikacja nas z głównymi bohaterami, którzy stają przed trudnymi wyborami życiowymi, którzy jakoś walczą, zmagają się, próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Na pewno kojarzycie serial Dom z Papieru. Tam mieliśmy czerwone kombinezony, tutaj mamy zielone dresy. Ja myślę, że jest to jakiś też znak. Popularność tego serialu mówi o jakimś takiej potrzebie identyfikacji. Identyfikacji z grupą, ze wspólnotą, nawet niezależnie od wartości moralnych, które ta grupa wnosi. To jakoś świadczy też o takiej kruchości współczesnego społeczeństwa. Ale także na przykładzie głównego bohatera możemy zobaczyć, jak nawet w takich trudnych, nieludzkich warunkach można starać się ocalić swoje człowieczeństwo. I jakoś mocno i wyraźnie ukazane jest okrucieństwo jednego człowieka wobec drugiego. Człowieka schowanego za maską, za rolą, schowanego za zasadami gry, który nie szanuje, który niszczy drugiego człowieka. Tam też jest ciekawe, jak zobaczycie, to też jest znowu w zwiastunie, więc tutaj nie ma żadnych spoilerów, że ci, którzy oglądali tą grę, nosili maski, złote maski zwierząt. No znowu mi się to skojarzyło ze zwierzęceniem natury ludzkiej, z jakimś odwołaniem się tylko do takich prymitywnych instynktów. I jak zwierzę oczywiście może w ten sposób funkcjonować i to jest jego natura, tak
Naturą człowieka nie jest zezwierzęcenie. Naturą człowieka jest bycie człowiekiem i wzrastanie, dojrzewanie w tym człowieczeństwie. Możemy też zauważyć, że ci, którzy są sprawcami zła, w pewnym sensie są też ofiarami tego zła, też są pod jakąś presją, też są poddani pewnej kontroli. Więc można powiedzieć, że jest to swego rodzaju ostrzeżenie, nie igraj ze złem, nie wchodź w jakiś kontrakt, w kontakt ze złem, bo staniesz się jego niewolnikiem. Ten też serial myślę, że pokazał taką, to taki był poboczny wątek, ale jest tam taki człowiek, który przyznaje się, że jest wierzący, natomiast możemy zobaczyć w tym serialu, na czym polega też taka wypaczona religijność, na czym polega niewłaściwie rozumiane przeżywanie wiary w Pana Boga. Przeżywanie wiary, które nie uwzględnia właśnie dobra drugiego człowieka, ale właściwie Bóg jest używany do przetrwania, do własnego do wygrania, do zachowania własnych interesów. Myślę także, że ten serial też porusza bardzo mocno temat poświęcenia swojego życia dla dobra innych, poświęcenia tego, co dla mnie cenne, wartościowe i dobre, aby ocalić to, co kocham. Więc to też jest jakieś ziarno dobra, które w tym serialu dostrzegam. I ostatnia myśl związana z tym serialem, myślę taka też istotna, to pewna oczywistość, że pieniądze szczęścia nie dają. Oczywiście każdy z nas jakoś tych pieniędzy potrzebuje, szuka, jakoś przed nami jakieś widmo kryzysu i tak dalej. Natomiast właśnie, może ten serial jest jednak jakimś swego rodzaju takim ostrzeżeniem przed tym, żeby jednak zwracać uwagę to, co najważniejsze, to, co najbardziej istotne w życiu, to, czego pieniądze nam nie zastąpią, to znaczy dobrych, bliskich relacji, ludzi, których kochamy, którzy nas kochają, dobra, którym możemy się podzielić z innymi, troski, którą możemy okazać potrzebującym. Tego pieniądze nam nie zastąpią. I to ten film myślę, że całkiem nieźle nam pokazuje. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że uda mi się jakoś troszkę częściej nagrywać te odcinki. Mam tutaj dużo pracy i odnajdywanie się w nowym środowisku nie jest takie wcale łatwe. I cóż, dziękuję Wam za to spotkanie. Jeżeli chcecie jeszcze się dowiedzieć, jak to wyglądało z tym moim tutaj przylotem, no to za chwilę opowiem. Miałem tutaj być już na początku lipca, na lotnisku jednak okazało się, że nie mam wystarczających dokumentów, choć byłem przekonany, że je mam. Więc jeden z moich przyjaciół odebrał mnie z lotniska, no i zamieszkałem w jednej z parafii warszawskich. Tam spędziłem 6 tygodni i dzięki życzliwości wielu osób, dziękuję księdzu Piotrowi, księdzu Kamilowi, tym wszystkim, którzy mi okazali wsparcie w tym momencie, mogłem po 6 tygodniach przylecieć tutaj. To był czas, gdy pracowałem nad otrzymaniem wizy pracowniczej, tak zwanego work permit. Ten work permit otrzymałem, przyleciałem tutaj, no i wchodzę w nowe środowisko, wiąże się to z załatwianiem różnych spraw formalnych. Już właściwie te sprawy formalne są załatwione. Robienie prawa jazdy, praktycznie prawa jazdy praktycznie po 22 latach bycia kierowcą też było stresujące, ale spotykam tutaj bardzo dużo życzliwych, dobrych ludzi. Też jest to dla mnie taki czas na nowo odkrywania tego, czym jest kapłaństwo w tej tutaj roli, funkcji duszpasterza, wikariusza jednej z parafii. Też jakoś to sobie cenię, choć wcale to nie jest łatwe zaczytanie wszystkiego od nowa. Jeżeli jesteś wierzący i jakoś mi życzliwy, to proszę o modlitwę, o jakąś też życzliwą myśl w moim kierunku i także za tych parafian, za tych, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Będę bardzo wdzięczny za to. Moi drodzy, pozdrawiam tysiące kilometrów od Polski i cóż, mam nadzieję, że będę co jakiś czas wstawiał filmy. Przepraszam tych, którzy czują się jakoś zawiedzeni tym, że nie publikowałem przez ten czas, ale myślę, że rozumiecie, że to był czas takiego, dalej jest taki czas przejściowy, czas zmiany, ale także czas, w którym myślę, że Pan Bóg jakoś bardzo wyraźnie i skutecznie działa. Trzymajcie się, moi drodzy,
pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku wideobloga w Koloradce. See you soon!